Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Dzień dobry Państwu, 15 dzień października 2022 roku. Witamy bardzo serdecznie z Dąbrowy Górniczej. Już za chwilę kilka, początek spotkania 11 kolejki pierwszej grupy czwartej ligi. Unia Dąbrowa Górnicza podejmować będzie Podlesiankę Katowice, a na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzeniek Kamil. Później 7 meczów bez porażki podopiecznych Dariusza Klaczy. Ostatnio jednak dwie przegrane ze Szczakowianką i Rozwojem Katowice, dlatego na pewno gospodarze będą tutaj chcieli powalczyć w końcu o 3 punkty, no i o przełamanie tych dwóch meczów bez zwycięstwa. No a Podlesianka w przypadku wygranej skoczy na fotel lidera, przynajmniej do jutra, bo jutro swój mecz rozegra lider, czyli Piast 2 Gliwice, który na wyjeździe zmierzy się z Zagłębiem 2 Sosnowiec. No, goście na pewno będą dzisiaj niesieni dopingiem swoich kibiców, którzy naprawdę licznie pojawili się w Dąbrowie Górniczej. Zresztą pewnie Państwo teraz słyszą. Rozpoczęliśmy to spotkanie, rozpoczęła Unia Dąbrowa Górnicza. Wacławski. Piłka na prawą stronę boiska, tam jest Nowotnik, opanował ją w boisku. Nowo wycofuje do Marcina Rosińskiego. Rosiński blisko pola karnego, ale wybiera Rzemłę. Dośrodkowanie w pole karne, okazja dla Podlesianki i obok bramki. No szybka odpowiedź gości. Jacek Jarnot próbował wpisać się na listę strzelców. No i tak też może być, co wskazują na to pierwsze minuty tego spotkania. Renner teraz nie kalkulował, wybija piłkę. Jarnot powalczył tam jeszcze o futbolówkę. Jacek Jarnot przejmuje piłkę. Jacek Jarnot broni to Weber. Jeszcze jest Mendela. Ładnie pograli Patryk Mendela. Dobra akcja Podlesianki. No wykorzystany błąd w defensywie Unii Dąbrowa Górnicza, no ale nie udało się wpisać na listę strzelców. Oglądamy powtórkę. Jarnot do Mendeli. Jest tam też Marcin Rosiński. Zobaczymy, czy to będzie dośrodkowanie, czy krótki wariant. Jednak dośrodkowanie w pole karne. Strzał głową i bramka dla Podlesianki Katowice. Maciej Niesyto wpisuje się na listę strzelców. No stały fragment gry, doskonale wykonany przez Podlesiankę. I podopieczni Dawida Bremera prowadzą w Dąbrowie 1-0. Oglądamy powtórkę. No a za chwilkę pokażemy Państwu świętujących kibiców ekipy z Podlesia, którzy no mają pierwsze powody do radości w tym spotkaniu. Spójrzmy jeszcze raz na tą powtórkę, bo jest co oglądać. Nowotnik dośrodkowuje piłkę w pole karne. Jest tam niestety kompletnie niepilnowany. No i goście prowadzą w 19 minucie tego meczu 1-0. Zagłębie po dobrym początku sezonu spuściło nieco z tonu. No i zajmuje pozycję w środkowej strefie ligowej tabeli. A teraz będzie druga szansa dla Podlesianki. Jest Jacek Jarnot! 2-0 prowadzi Podlesianka. Bramka numer 14 Jacka Jarnota. Świetnie wykończył tą akcję Jacek Jarnot, który no naprawdę odżył po tym poprzednim sezonie. Oglądamy powtórkę. Tomanek posyła długą piłkę. A teraz błąd Artura Tomanka. Może być niebezpiecznie. I uratował tą sytuację Artur Tomanek, który przeprasza teraz kolegów za tą swoją interwencję. No trzeba się wystrzegać takich błędów, no i łapania takiego luzu. Piłka już w boisku, zobaczmy, bo groźnie zapowiadała się ta akcja. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Będzie rzut wolny dla Unii Dąbrowa Górnicza. 30 minuta tego spotkania. Spójrzmy
Jest uderzenie na bramkę, prosto jednak w mur, jeszcze poprawka. No i piłka przeniesiona nad poprzeczką, przepraszam. Sędzia sprawdza czujność obydwu bramkarzy. No i za moment rozpoczniemy drugą połowę. Właśnie zabrzmiał pierwszy gwizdek. Rozpoczęła Podlesiank. Bielawski. Ładnie pograli gospodarze na jeden kontakt, ale ostatecznie tracą piłkę. Wychodzi Wacławski z własnej połowy. Piłka dochodzi do Marcina Rosińskiego. To może być świetna okazja dla Podlesianki. Jest Jacek Jarno. Mija się jednak z piłką napastnik Podlesianki. No reklamują faul goście. Nie podnosi się z murawy. Jacek Jarno przerywa teraz grę sędzia tego spotkania. 59. minuta tego meczu. Cały czas 2-0 prowadzi Podlesianka. No ale Unia po przerwie sprawia naprawdę lepsze wrażenie i to jest właśnie bramka dla gospodarzy. Józef Misztal wpisuje się na listę strzelców. No i robi się już tylko 1-2. Spójrzmy jeszcze raz na tą akcję. Piłka do Misztala, ten ją przepuścił. Uprzedzony Wicac, uprzedzony Renner. Już tylko w zasadzie 2-1 prowadzi Podlesianka Katowic. Rzemła. Niesyto. Był tam Rosiński, jeszcze jest niesyto. No zdaniem sędziego fauluje zawodnik Podlesianki. Ukarany też żółtą kartką. Przemysław Rzemła, no ostoja defensywy od kilku lat, jeżeli chodzi o Podlesiankę. A teraz zobaczmy, bo strzela! Misztal i słupek ratuje Podlesiankę. Jeszcze nie koniec tej akcji, dośrodkowanie w pole karne. No i niebezpieczeństwo zażegnane, no ale to jest kolejne ostrzeżenie dla Podlesianki. Rosiński teraz wyłuskuje piłkę, Jacek Jarno powalczył, ale przewraca się napastnik Podlesianki. Jeszcze jest cały czas Rosiński! Świetnie to zrobił Rosa, mocny strzał zza pola karnego, no ale zabrakło troszkę, aby zagrozić tutaj Aleksandrowi Weberowi. Jest też z numerem 15 kapitan gospodarzy Krzysztof Bąk. No zobaczymy, na jaki wariant zdecydują się gracze Unii Dąbrowa Górnicza. Józef Misztal, nie, jednak Bąk uderza na bramkę i doskonale broni Artur Tomanek. Nie była to łatwa piłka dla bramkarza Podlesianki. No ale czujnie między słupkami popularny Toman. Tradycyjnie już obecny też Bartosz Nowotnik. Krótko rozegrali teraz ten stały fragment gry gościa. Nowotnik ładnie sobie poradził, wpada w pole karne. Bartosz Nowotnik próbował zaskoczyć Webera, ale no zbyt ciasno było tam, żeby tą piłkę przedrzeć do bramki Unii. Wysoko podchodzą pressingiem, no i udało się tą piłkę wyłuskać. Jarno teraz do Rosińskiego, Rosiński na prawą stronę boiska, ale nie ma tam Nowotnika. Lisiński teraz fantastycznie się zachował, Lisiński, piłka zagrana w pole karne, ale nie ma. Strzału Rosińskiego, strzał jeszcze niesyto, broni to jednak Weber. Trzeba teraz uważać, bo może być groźnie i będzie rzut wolny dla Unii. Faul Macieja niestety, który ma już na swoim koncie żółtą kartkę, no i musi opuścić boisko. No spóźniony Maciej niestety, to słuszna żółta kartka. No i Podlesianka w tych końcowych minutach będzie musiała sobie radzić w dziesiątkę. No to być może ostatnia szansa Unii. Trzeba uważać, piłka w pole karne, mija jednak wszystkich zawodników Lisiński. No nie może stracić piłki w tym miejscu zawodnik Podlesianki. Twarda tam walka przy bocznej linii boiska. Unia cały czas przy futbolówce. Dośrodkowanie w pole karne, wybita ta piłka i koniec spotkania. Podlesianka wygrywa w Dąbrowie Górniczej 2-1. Bramki w pierwszej połowie zdobyte przez Macieja Niesyto i Jacka Jarnota odpowiednio w 19 i 24 minucie meczu.
W drugiej połowie kontakt złapał Józef Misztal. No ale to było wszystko, na co stać dzisiaj Unię Dąbrowa Górnicza. My powoli będziemy się już z Państwem żegnać. Za uwagę dziękuję już Państwu dzisiaj. Drzeniek Kamil, za kamerą pracowała Drzeniek Agata na Murowie. Obszerny zapewne fotoreportaż przygotuje Grzegorz Matl. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza relacja przypadła Państwu do gustu. No i co? No i dziękujemy za dzisiaj. Życzymy udanej resztki weekendu.